Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kolejnym gołębnikiem, który odwiedzamy, będąc na ziemi opolskiej, jest gołębnik w Rudziczce u kolegów Pawła Sławka i Krzysztofa Sobolewskiego. I kolega Krzysztof dzisiaj czeka tutaj na przylot gołębi. Z jakiego lotu? Lot mamy Hojna, 352 km. No, lot już się odbył. Dokładnie, bo my byliśmy rano do południa u kolegi Manfreda Buli. Tak jest. Ale te jeszcze dolatują gołębie cały czas. Tak, tak, lot jest ciężki, był ciężki, no bo jest mocno pod wiatr. Gro hodowców sadziło same roczne gołębie. Nikt nie liczył, że tak będzie mocno wiało. To, że upał miał być, to każdy wiedział, ale nikt nie wiedział, że aż tak mocno będzie wiało. No i te roczniaczki mają dzisiaj taką przeprawę życia, moim zdaniem. Ile ty gołębi dałeś? 47. Ile już masz? Na tą chwilę mam 25, jeżeli nic nie doleciało. Coś doleciało. I to jeszcze właśnie to będziemy patrzeć, co będzie coś dolatywało. Zobaczmy. Tak, tak. Te gołębniki, które tutaj prezentujemy, my już kiedyś odwiedzaliśmy i pokazywaliśmy w środku, jak wyglądają. Pokazywaliśmy też, jak wygląda przylot podczas jednego z lotów. Natomiast dzisiaj się kolegi Krzysztofa zapytamy, bo już mamy tutaj u Was w oddziale, który lot? Dziewiąty. Dziewiąty. Jak się układa tutaj klasyfikacja, ranking? No, dla mnie w tym roku jest nieudany. Po prostu jedna 500-ka wykluczyła mnie z gry, ta felerna, co czyli tak, tak ustalmy teraz, nieudany, czyli którą pozycję masz, jaka ta nieudana jest niby? Nieudana, no to jestem 18 w oddziele. Na ilu hodowców? 66 bodajże. To jeszcze idzie, jeszcze ujdzie. No, bywało lepiej, no ale idą przed nami jeszcze są 700-ki, 500-ki, mam nadzieję, że... Nadrobi się coś się podciągnę, no ale ile to nie wiem. Po prostu gołębie po tej 500-ce felernej straciły ochotę do latania, straciły taki animusz, nie ma tego wigoru. No grochodowców właśnie dzwoni i mówi, że to samo się dzieje, że niby w formie są, wyglądają ładnie, a gołębi nie robią czołowych konkursów. Także... No pogody mamy tragiczne dzisiaj, tutaj zobaczmy, tutaj siedzimy w cieniu, podobnie jak u Manfreda. No ale to właśnie to jest bardzo ciepło. Ale no, mam naroczne, jestem trzeci w oddziele, no mamy jeszcze jedną 300-kę. A, czyli to jest tragicznie wtedy naroczne. Być może się uda jeszcze podciągnąć coś do góry, nie wiem, zobaczymy dzisiaj jak to wyszło, bo akurat dzwoniliśmy do konkurencji, no to mieli tam troszkę słabiej. Konkurencja, powiedzmy nazwiska? No, kolega przykładowo Artur i Kretek, Śnieżek Jacek, Grzesiu Sopków, ale Dyduła, także no myśmy mieli tu 13 czy ile gąbków, to tam mieli po 4, po 7, także mam nadzieję, że coś się dzisiaj dźwigniemy. Jak, ile, po 14 mamy otwarcie zegarów. O której godzinie były gąbie u Was wypuszczone? O godzinie 5.00. 5.00, czyli widzimy szybciej niż tam u Manfreda. A pierwsze gołębie pojawiły się o której godzinie? 10.41 dokładnie. Czyli dość wolne. To jest widać, że ciężko, tak jak mówiłeś. Aczkolwiek z tego co dzwoniłem, no to tu na, jeśli chodzi czasowo, to miałem najszybciej gołębia odbitego, więc... Czyli może będzie pierwszy w oddziale. Zobaczymy. Przypomnijmy tylko jeszcze oddział, jaki tutaj masz. 264 Nysa. Nysa, nie Prudnik, mimo że jesteśmy pod Prudnikiem 6 km w Rudziczce, ale wylotujecie w oddziale w Nysie. W Nysie, tak. W Nysie. Dobrze, tutaj teraz prowadzisz sklep, bo byliśmy tutaj 2 tygodnie temu kolegi Pawła Sławka. Pokazywaliśmy sklep, bo tutaj ten sklep już pokazywaliśmy kiedyś, tutaj była siedziba, ale teraz siedziba się przeniosła, natomiast sklep tutaj tobie zostawili jako taką sprzedaż detaliczną, tak? No, oczywiście, tak? Oczywiście. Tu dla miejscowych hodowców i tak dalej, bo ja jeszcze pracuję w innym zakładzie, także wspomagam tych hodowców, którzy tu przyjeżdżają. Praktycznie towar mam ten sam co u Pawła, także komu jest bliżej, podjeżdżają tu, aczkolwiek wiedzą wszyscy, że ja tu mieszkam, jestem. A w nocy też ci głowę zawracają też? Też przyjeżdżają, czasami 21, a trzeba ludzi zrozumieć, mają czasami taką pracę. Że a to jest dobry pretekst, jakby młode dziewczyny chciały 22, 23 coś kupić na przykład, no to można to podjechać też właśnie. No to jest właśnie, o tym nie pomyślałem, że teraz się właśnie uświadomiłem, nie? Otwórz sobie sklep. Tutaj, no właśnie, tutaj kolega Paweł Sławek, widzimy. Ostatnio, kiedy byliśmy u niego tam w Prudniku przy ulicy Prężyńskiej, chyba 17 numer, pamiętam dobrze, tak, tam pokazywał nam nową siedzibę, nowy sklep, tą hurtownię. Tydzień temu tam odbyło się spotkanie z doktorem Henkiem de Verdem, była też prezentacja produktów, można było sobie badać gołębie też, było hodowców dużo. Impreza udana była czy nie? Była mega. Bardzo fajne. Film z tego mamy, aczkolwiek musi on zostać troszeczkę ocenzurowany. Nie wiem dlaczego, zobaczymy, ale to. Ale na drugi tydzień. W przyszłym tygodniu już będzie, tak. Będą zdjęcia tak samo z imprezy. Także. Henk był zadowolony? Henk był zadowolony. Także powiedział to, co miał powiedzieć, że jestem wyłącznym dystrybutorem w Polsce na produkty Belgiki de Vert. Będzie można to usłyszeć.
zobaczyć, jak to wygląda. Tam jeszcze podczas tej imprezy te certyfikaty były wręczane, tak, były firmom, które kooperują tutaj z tobą, żeby każdy wiedział, że... A te firmy, które jeszcze nie mogły dojechać ze względu na jakieś tam... Będzie wysłane. Tak, ich tam prywatne sprawy, to zostaną wysłane wraz z przesyłką, produktami. Także każdy dostanie. Tak jest. Dobrze. Krzysztof, tutaj czekamy na gołębie. Mówisz, 20 kilka już przyszło, tak? Tak. Teraz, czy są przyszły te, na które liczyłeś? Czy... Tak, seria była. No, głównie mi ostatnio, kiedy u ciebie byliśmy, to chyba, nie wiem, 12 pierwszych, czy tam 10, co było? 10 to było dokładnie te same, które wytypowałeś. Teraz było to samo? No może nie, bo pierwsza akurat siadła nie mistrzowska samica, ale no niestety, jak idzie 50 gołębi, a 20 seria, no każdy ma równe szanse. No ale no w 13 gołębiach zamknęliśmy serię, no jestem zadowolony, bo głównie uderzyły roczne, te na które żeśmy stawiali. Te roczne gołębie, o których mówisz, stawiacie, to są gołębie takie, które wcześniej się sprawdzały? Z jakich to są linii, z jakich raz? Z linii, no głównie spieramy się tu gołębiami od Pawła. Bardzo fajnie się nam sprawdzają te gołąbki Gaby Vandenabele. Z kolei ten białor wywodzi się z Kasbura. Gastona van de Wouwera. Pierwsza samica siadła właśnie od Pawła, od Japa Kohorna. Matka Japa Kohorna, ojciec Henk de Weer. Z gołębi Henka de Weerde, przepraszam, no i jestem zadowolony. Henk de Weerde, jakby tu siadł na tym wlocie, to by chyba się zarwał trochę. No, chociaż on jest dość skromny. Czyli jest tak, no zobaczymy. Myślę, metalowe podpóry. Henk de Weerde siadł. No dobrze, on się też był cieszył, jakby w Polsce siadł na tym. On się bardzo cieszy, bo często rozmawiamy przez Pawła i tak dalej, on nie może właśnie się nadziwić. Tymi czasami wynikami, że są pierwsze gołębie na oddział, że z jego gołębi, on mówi cały czas, tam powtarza, przecież ja te gołębie mam, a u mnie tego nie ma, no. Więc cały czas się śmiejemy. Wiesz, to może słaby hodowca może jest. Być może słabo się opiekują, albo słabo kombinują z tymi gołąbkami, mało treningów, nie wiem, no. No my tu żartujemy sobie oczywiście. Oczywiście, jak najbardziej, no, żarty muszą być cały czas. Tak to jest, właśnie kupujemy gołębie, nabywamy często różne, każdy stara się, kiedy kupuje gołębie, pozyskać coś wartościowego do swojej hodowli, ją wzmocnić, ale nie zawsze się to udaje. No. Ja tylko przypomnę wszystkim hodowcom, co znamienne, kolega Andreas Drapa, kiedy u niego byliśmy, pokazywał mi kiedyś, pamiętam, taką parę, to była para, którą on powiedział, że to jest według niego na dzień dzisiejszy, wtedy kiedy byliśmy, najlepsza para rozpłodowa według niego na świecie. On wykupił takiego gołębia, który miał pierwszy konkurs, to były takie chyba na 45 tysięcy, samica i samiec, to były naprawdę czołowe gołębie. I on wtedy powiedział znamienne słowa, że mówi, jakby się 10% z tego, co sobie planujemy, sprawdzało, to by było bardzo dobrze. I tutaj właśnie hodowców właśnie też mówimy im, wskazujemy, że to nie jest tak, że kupimy jednego gołębia, dwa czy coś i nagle uzyskamy. Tu trzeba testować. Trzeba ściągać, sprowadzać, mieszać, krzyżować, kombinować i czasami jest odrzut, tak jak tu kolega Krzysztof zaznaczył, nawet 90%, ale te 10% robi potem swoją robotę. Takie to jest hobby, to by było zbyt piękne, bo każdy, który ma jakiś zasób pieniążków w kieszeni, pojechałby na zachód, zakupił za 50 tysięcy euro gołąbki i już i ma mistrzostwo. To się nie udaje. A tego się nie udaje i dlatego siedzę w tym sporcie i to mnie cieszy, że i ci słabsi, i ci mocniejsi, i ci bogatsi, i ci... Przepraszam, jeszcze zobaczmy tutaj jeszcze, o, widzę fajne obiekty przychodzą, tu, dobra, już mamy, to córka. Tak, my córka. Jesteśmy ogólnie zadowoleni, nie? No jak najbardziej. W sumie mamy te gołębie dopiero od 3 lat, a od 3 lat pokazują się naprawdę, robimy fajne wyniki. No, dwuletnie mamy najstarsze, 3 lata temu, jak żeśmy sprowadzili dwuletnie mamy. Dwuletnie, teraz mamy tu parę dwuletnich i trochę roczniaków. No i na młode tu gdzie jalece w tym, w oddziale Nysa 2. A z którego gołębnika? Też tutaj? Tak, jalece z tego gołębnika. Z tego. To w tamtym roku, gdyby nie właśnie ten oddział kochany, to 33. przodownik Polski, nie? W ciągu 2 lat lotowania gołębiami. Tutaj przypomnijmy jeszcze gołębiami, co tutaj mamy, nie? Te gołębie, które tutaj Paweł ma w swojej hodowli, tu masz tutaj dużo tych par rozpłodowych, te gołębie co jakiś czas możemy u nas na aukcjach nabyć, ale w tym roku będziesz miał dość dużo się pozbywał, tak? Tak, będziemy trochę zmniejszać hodowlę ze względu na to, że no, idzie nam bardzo dobrze z sprzedaż produktów ogólnie. Po prostu, a to się wiąże z pracą i czasem. To się wiąże naprawdę z czasem, z ciężką pracą, tak naprawdę z wyjazdami za granicę cały czas. I brakuje czasu. Krzysiek też ma bardzo dużo tutaj roboty z tymi gąbkami. Musimy trochę ograniczyć. I zostawimy sobie, no nie będzie tego mało też, no ale około 100 gąbków na pewno będzie w sprzedaży i to będą gołębie od nas z rozpłodu, nie? Tutaj przypomnijmy, tutaj były gołębie z linii Leo Hermansa, tak jak powiedział Japa Kehorna dużo. Peter Wenstra. Tak.
tam Gabi von Nobela, od Henka de Verda, Gaston van de Wauer, od Martina Steita te linie Charles Pens, no i dużo, Jospane, także dużo, dużo gołąbków będzie naprawdę też przetestowanych, te, które, po których u nas też gołąbki lecą, no ale no, nie możemy wszystkiego sobie zostawić, bo to nie ma po prostu sensu i czasu, nie? No, tutaj siedzimy, rozmawiamy już kilka minut. Przyszły jakieś gołębie w tym czasie, bo ty obserwowałeś cały czas wloty? Nie, na razie nie. Nie widziałem. Ale, o mamy, o właśnie, i ukoronowaniem tej rozmowy będzie właśnie sfilmowanie gołębia, który tutaj przylatuje. On tam sobie przeleciał, widzimy. O, popatrzmy. No, zginął nam, o jest tu, dobra, poleci jeszcze trochę, o, siadł tam. Widzimy na dachu, ja podejdę bliżej, może jeszcze tutaj dokonam zbliżenia. O. No i siada już sobie tutaj na wlocie. Czekamy, czekamy, aż wejdzie. Ona już się odbiła, nie? To samiczka? Nie, samiec. Samica? O, jest już. Co to za gołąb? Zobaczymy, czy... Nie pamiętasz? Gołębia sobie wezmę tak do serca, no to on musi trochę to służyć i szczerze powiem, nie powiem ci numeru, bo roczniaków mamy dość sporo, bo jest ich około 40 jeszcze, także mam jedną taką wybitną samiczkę, której no nie ma, naprawdę kilka razy siadła bardzo czołowo. Na razie jeszcze nie płaczesz, w ogóle nie widzę, także jest dobrze. No dokładnie. I jej numer pamiętam, ale z kolei... Czyli jaka to jest samiczka numer, powiedz? Bo może ktoś coś złapie gdzieś, to żeby już wiedział, co zapamiętać, co złapać. Aha. No tak. No numer ma 11725. No i no coś więcej ci powiem. No nic. To my w tym czasie zapytamy się jeszcze kolegi Pawła. Tutaj jako dystrybutor produktów doktora Henka de Verda i innych też. Powiedz nam, jak już właśnie właścicielem sklepu jesteś, to co się cieszy największą popularnością w ostatnim czasie? No ogólnie no, produkty Belgii de Vert i no, też mamy sprzedaż też Jaap Hoorna i przedstawicielstwo Europy. Ogólnie te trzy firmy najbardziej nam się sprzedają, ale... Tak, ale które z tych produktów, bo to jest gama szeroka? Ogólnie tak naprawdę to bardzo dobrze się sprzedaje Belgasol z Belgii de Vert. Czyli elektrolit taki. Elektrolit, tak, Belgasol i inne te produkty. Co saszetki powiem, oraz z Jaapa Hoorna się bardzo dobrze sprzedaje Entrodex Recovery Superior, to białko zwierzęce, MVS 30. Czyli coś, co odbudowuje po prostu kondycję gołębi, tak, po przylocie. Tak. No, a z ropy B to ten likwid 10% do wody, proszek i olej na karmę, to naprawdę... Już mamy proste, teraz widzimy, co tutaj hodowcy kupują. Taką krótką informacją, zdaniem, to co kolega Paweł powiedział, już wiemy, co hodowcy stosują u gołębi najczęściej. Zobaczmy. Tak wyglądają gołębniki. O, chyba jeszcze... Nie myślałem, bo tu cień padał. Myślałem, że kolejny gołąb przylatuje, ale nic. Zobaczymy, posiedzimy jeszcze chwilę. Zobaczymy, może będą jeszcze przychodzić kolejne ptaki. Tutaj za drzewami. O, widzimy taki niebieski nakrapiany. Samiec to jest, nie? Tego znasz? No jak roczny, to nie. Widzimy. Trzyletni. Nie. Przypomnijmy, 350 km do pokonania ponad. Gołąb wrócił, o, już wszedł, odbił się. O. Tutaj pomału będziemy kończyć naszą relację tutaj z pobytu u kolegi Krzysztofa. Jeszcze zostało nam kilku hodowców do odwiedzenia na tutaj ziemi opolskiej. Zobaczymy, jak im poszły loty. Tutaj wszędzie będzie, tutaj praktycznie u was... W niedzielę nie ma, wszyscy w niedzielę. Nie było tylko w sobotę. Podali 700 na 300, na 200, co się tylko dało. No warunki są naprawdę ciężkie, jest ponad 30 parę stopni. Tam się ciężko siedzi, a one muszą jeszcze pracować. Trzeba uzupełniać płyny, wiadomo. Dokładnie. No po drugie, o 15 się zaczyna strefa kibica. Tak. O właśnie, przecież za chwilę będzie mecz. Polska-Szwajcaria, zapomnieliśmy. No to my będziemy wtedy u kolegi, myślę tutaj w Łubnianach, zaraz podjedziemy do kolegi Patryka Wróbla, zobaczymy jak jemu poszedł lot. Także na razie dziękujemy. Do zobaczenia. Dobrolot. I czekamy na ten film ocenzurowany wprawdzie od kolegi Pawła Sławka. Tylko się zapytam jeszcze, cenzura obejmuje co? Różne rzeczy. Tak. Zdarzenia obyczajowe. Niech ci, których nie było, żałują. Dobrze. To zobaczymy. My po prostu w przyszłości postaramy się takie imprezy być samemu, żeby już tej cenzury nie było i wszystko puścić od razu. Także dziękujemy. Do zobaczenia. Dobry lot.